chcę, żeby ta historia była tak rysowana, a po drugie, wydawało mi się, że to nie jest w porządku wobec rysownika, tak? Znaczy, wydaje mi się, że ja jako scenarzysta muszę być absolutnie lojalny wobec mojego rysownika, który wykonuje znacznie więcej pracy niż ja nad tym komiksem. To znaczy, ja muszę mieć absolutne przekonanie, że on to robi, bo i z tego wyjdzie fajny efekt. A jak ja nie mam takiego przekonania, to znaczy, że wpuszczam go na jakąś minę, zmuszam go do pracy, umówmy się, bardzo mało płatnej, bo w Polsce ochotni wydawcy komiksów płacą bardzo mało. Autorom trzeba to powiedzieć. Wyzyskiwacze raczej to tak są. Jeśli chodzi o Wikara, bo to jest ciekawa rzecz, no to jest cała jedna historyjka, aż 14 stron. Aczkolwiek jest to tyle fajne, że Wikar jest rzeczywiście absolutną gwiazdą, takim jednym z najsztandarowych rysowników komiksów disneyowskich. Tu z kolei inna rzecz jest bardzo ciekawa przy tego typu zabawie. Właśnie konieczność wpasowania się w pewien schemat. Masz pewną ilość, liczbę figur, tak? Figura Kaczora Donalda, figura Sknerusa, innych bohaterów. One mają swoje cele. Trylogia Zana sprawiła, że do świata Gwiezdnych Wojen przyszło nowe pokolenie czytelników i nowe pokolenie fanów. Myślę, że komiksy z Dark Horse'a w pewnym momencie też grały taką rolę, że podtrzymywały zainteresowanie tą rzeczywistością. W czasach, gdy Lucas nie produkował animacji, nie robił zabawek za dużo i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to jest możliwe, to jest do zrobienia, no ale musi być zrobione z głową dobrze i przenosząc jedno medium do drugiego, nie można tego robić jeden do jeden. Trzeba zrozumieć język tego nowego medium i przenieść triki, przenieść bardziej sposób myślenia o tym nowym medium, niż bezpośrednio historię. Tak jest, tak jak z przekładami poezji w literaturze, czy jak gadałem z tłumaczem, który, rozmawiałem z tłumaczem, który